No i drodzy Państwo, właśnie pewnego razu Regina wybrała się do lazaretu, aby się dowiedzieć od Aleksandra, co tak naprawdę stało się w Ostrowie. Zobaczmy Państwo, jak to mogło spotkanie wyglądać. Aleksandrze, ale co ty tak siedzisz? Jesteś taki zamyślony. Poznań zmusza nas do kapitulacji, do wywieszenia białej flagi. Nie podoba im się nasza Ostrowska Republika. No ale dlaczego? Zaraz po 10 listopada wysłano zawiadomienie do berlińskiej prasy o katowaniu Niemców w Ostrowie. O zabitych, rannych i obrabowanych. Wieść szybko się rozniosła. Nawet Kricke to potwierdził na ostatnim zebraniu Rady Robotniczo-Żołnierskich w Poznaniu. Ale przecież to nie jest prawda. Nieważne. Niektórzy uwierzyli. Na miłość boską, nie rozumiem. Poznań przeciwko Ostrowowi, Polacy przeciwko Polakom. Oj, nie spodobała im się niezależność mieściny nad Łobokiem. O nie. Rozumiem. Ale... ale jak możemy walczyć teraz z nimi? Co teraz się stanie, jak oni napadną na Poznań? Widzisz, moja droga, w Poznaniu, tak jak i u nas, jak w każdym zakątku Wielkopolski, są rozważni i romantyczni wizjonerzy odrodzenia Polski. Romantyczni rwą się do walki z Niemcami. Rozważni boją się konfrontacji, radząc spokój i współpracę z naszym zaborcą, który daje nam gwarant przyłączenia Wielkopolski do Polski. Tak się składa, że musimy współpracować z rozważnymi poznaniakami, którzy mają decydujący głos w Naczelnej Radzie Ludowej. No ale co, jeśli Niemcy zbrojnie uderzą na Poznań? Wtedy, moja droga, ujawnią się poznańscy romantycy. Tak. Regina i Aleksander, bynajmniej w mojej powieści, prowadzili długie rozmowy o sytuacji w kraju, nie będąc do końca pewni wzajemności swoich uczuć. A to też była bardzo ważna sprawa. Jednak powierniczką Reginy była jej bratowa, Kazia Orzegowska. I często spotykały się na kawie i rozmawiały o niespełnionym uczuciu. Jak tam między tobą a Aleksandrem? Zmieniło się coś? Po staremu, Kaziu. Rozmawiamy jak zwykle o wszystkim, tylko nie o sobie. Wiesz, jak to jest. On jest tak pochłonięty obecnymi wydarzeniami, że nie ma do niczego głowy. No a dałaś mu jakiś znak, że ci na nim zależy? Ja? Znak? Ja niby dlaczego? Przecież mężczyzna pierwszy zawsze powinien dać znak. Jeśli nie pokaże, że mu na mnie zależy, ja na pewno nie... sama nie pokażę pierwsza moich oczekiwań. Ale jeżeli naprawdę ci na nim zależy, powinnaś zdradzić się ze swoimi uczuciami chociażby w 1%. Inaczej... pewnego dnia zakręci się wokół doktora Dubińskiego jakaś inna, sprytniejsza panienka i sprzątnie ci go sprzed nosu. Żarty sobie stroisz chyba. Jeśli mu na mnie zależy, powinien sam zacząć odwracać karty. A jeśli mu inne w głowie, to nie jest moja sprawa. Przecież nie będę się zniżała do poziomu pensjonarki. Ależ moja droga, a jeżeli on też nie jest pewien twoich uczuć? Ba, jeśli nawet nie podejrzewa cię o poważniejsze zamiary, jednocześnie obawiając się utraty przyjaźni, czy nawet znajomości nietrafnym posunięciem? Trudno, jednakże uważam, że powinien spróbować, nawet gdybym miała odmówić. I tu, moja droga, się mylisz. Masz rację, że prawdziwy mężczyzna podejmuje pierwszy krok, ale rzadko decyduje się na niego wobec kobiety, która nie daje mu cienia nadziei na pomyślność przedsięwzięcia. Bo przecież żaden nie chce dostać kosza. Tym bardziej doktor Dubiński. Ma on swoje męskie ambicyjki. Oj, ma. Może masz rację, Kaziu. No trudny temat, ale może doprowadzi ich do happy endu. Drodzy Państwo, a teraz
O innych bohaterach chciałam troszkę bliżej powiedzieć, o tych, których już wspominałam, o rodzinie Kaźmierczaków, Drażkówka. Tam mieszkała, można powiedzieć, zwyczajna, ale z drugiej strony niezwyczajna kobieta, Marianna Kaźmierczak, która ze swym mężem Wawrzynem miała 8 dzieci, 6 synów. I proszę sobie wyobrazić, że z tych 6 synów aż 5 brało udział w I wojnie światowej. To jest właśnie Marianna. Drodzy Państwo, ale momencik jeszcze. Dwóch synów zginęło podczas I wojny światowej. Jan i Piotr. Jan na początku wojny, Jan na końcu. Pozostali Tomasz był ranny, wrócił w 16 roku. I pozostało jeszcze dwóch w 18 roku na wojnie. Władysław i Ignacy. Była połowa listopada. Marianna sztrykowała, co już świetnie wychodziło. Nie umiem tak. Pewnego dnia ktoś wrócił do domu. Kto? Przenieśmy się do domu Kaźmierczaków na Raszkówkę. Nie będzie pochwalony. Wróciłem. I miał tutaj syna i ducha świętego. Ignac, to ty? A jakże, jak to by inny? Synku, wróciłeś. Cały jesteś, zdrowy. Ja jestem cały i zdrów. A Władek? Władek już wrócił? Nie, czekamy. Skoro ja wróciłem, to brat na pewno też wróci. Daj Bóg, daj Bóg. A gdzie są wszyscy? Nikogo w domu nie ma? Dzieciaki poszły do sąsiada, a ojciec do Raszkowa poszedł coś załatwić. Kto to wiedział, że ty dzisiaj wrócisz? Siadaj, siadaj. Wychudzony taki jesteś. Jutro musisz iść do doktora Iłowieckiego, przebadać się, czy jakiejś zarazy z tej wojny nie przyniosłeś. A tak w ogóle to gdzie wy byliście przez te pół roku? W jakiej armii służyłeś? Służyłem w 9. piechocie. Służyłem w 9. brygadzie artylerii polowej, w 2. dolnośląskim pułku artylerii polowej numer 41 w Głogowie. Jaka kobieta zrozumie, o co chodzi w tych brygadach, korpusach, dywizjach, chyba jaka generałowa? A gdzie byliście przez te pół roku? Na początku kwietnia nasza dywizja została wysłana na front, koło Montdidier we Francji. Dalej w rejony La Boissière. I następnie zostaliśmy wysłani w okolice Nel. W maju udaliśmy się do Pikardii. Walczyliśmy tam pod Sonzy-Wilni, a dalej w natarciu na Soissons. Później niestety udaliśmy się pod Sowi. Wielu wtedy zginęło. Długo było opowiadać. W końcu w lipcu nad Marną nam się oberwało. A skąd mnie wiedzieć, jak ta Francja wygląda? Przecież ja tylko w domu jestem, w zagrodzie. Czasami idę na zakupy do Raszkowa, albo jadę do Odalanowa czy Ostrowa na targ. Raz byłam na Jasnej Górze, ze 2 razy w Poznaniu, urodziny. Oto cały mój świat. Głowa mi pęka. Chciałbym się położyć. Ale zjadłem coś. Jestem głodny. Głodny jak wilk. No przecież, zaraz ci zrobię. Trochę obiadu zostało. Dzisiaj mieliśmy tylko pyrki i kapustę, ale jutro to ci zrobię pieczeni i ogórki w occie, takie jak lubisz. Dziękuję ci, mateczko kochana. Ale ja nie po to do domu wróciłem, żeby tylko pić i jeść. W gospodarce jest wiele do roboty. Dodatkowo ojczyzna czeka. Nasza Polska czeka. Nie gadaj. Wypocząć musisz. Dopiero z jednej wojny wróciłeś, a już drugą. Chcesz iść na drugą?
No tak to było, że tyle co Polacy wracali z frontu, to już musieli myśleć o tym, żeby walczyć tym razem o swoją ojczyznę, o Polskę. Ignacy Kaźmierczak około połowy listopada wrócił z wojny, a już teraz nie pamiętam, 20 czy 22 listopada zapisał się właśnie w biurze u Czesława Gruszczyńskiego i bardzo wiele Polaków zmęczonych, nierzadko pokaleczonych po tej wojnie, wymęczonych, chorych, zapisywało się do tej polskiej armii, bo chcieli walczyć o Polskę, marzyli o powstaniu. I cóż, mieszkańcy Ostrowa i okolic Raszkowa walczyli przede wszystkim pod Dunami w lutym, ale też i pod Granowcem w połowie stycznia. To była jedyna bitwa na terenie powiatu ostrowskiego, ówczesnego Odolanowskiego, zbrojna bitwa w czasie Powstania Wielkopolskiego, o której mało tak naprawdę jeszcze wiemy, ale być może, czy jest planowany za miesiąc rekonstrukcja tej bitwy w Granowcu, może nam przybliży te okoliczności tego zdarzenia. Bardzo ważnym z kolei wydarzeniem, jeśli chodzi o Ostrów, było samo zdobycie miasta w noc sylwestrową z 18 na 19 rok. Raszkowianie dwukrotnie podchodzili do zdobycia Ostrowa. Pierwszy raz spotkali się 30 grudnia w majątku Schroedera w Radłowie z zamiarem wyruszenia na Ostrów. No ale gdy Schroeder zadzwonił do Ostrowa, że już tutaj jest ponad 1000 chłopa, tak, jest gotowy po to, żeby iść do Ostrowa i przejąć polskie koszary, przejąć władzę, no to jednak przestraszyli się w Ostrowie, tak, że to może dojdzie ich do zburzenia miasta i nie wiadomo co dalej, że jednak może poczekać, a ten Poznań znowu taki niezadowolony, że wychodzimy przez szereg, znowu będą problemy. No i niestety Schroeder musiał wszystkich skierować do domu. Oczywiście oburzenie było ogromne, ale chęć walki tak duża, że następnego dnia już wszyscy i w Ostrowie, i w Raszkowie, i w całej południowej Wielkopolsce stwierdzili, że nie ma już przelewek. My musimy ten Ostrów zdobyć. Wszyscy szturmem ruszyli na Ostrów i w noc sylwestrową zdobyli miasto, pozbawili władzy niemieckich burmistrzów, starosty. No i w ten sposób w noc sylwestrową w Ostrowie i Odolanowie niemieccy włodarze opuścili swoje stanowiska, ale w Raszkowie było trochę inaczej. Zresztą sami zobaczmy. Mnie się nie denerwuj. Ha, ha! Patrzaj no, nawet landrat w Ostrowie zminął manatki, a my ciągle tu, w magistracie. Deutschland, Deutschland, über alles! Niemcy, Niemcy, ponad wszystko. Póki burmistrz Raszkowa żyje, nikt go we władzy nie przebije. Zaraz się coś pokażę. Tu mam do... Zobacz. To jest... Trzymaj. Coś. Patrzaj no. To jest dokument mojej władzy. To jest gwarancja. Dokument z podpisami całej Rady Miejskiej zapewniający sprawowanie przeze mnie dożywotnio urzędu burmistrza Raszkowa. Dożywotnia gwarancja. Miałem nosa, kiedy wymogłem na Radzie to zobowiązanie. Jak teraz będą chcieli mnie wywalić, to ich do sądu podam. Co ja zrobię
jak burmistrza z Raszkowa wydarą. Trzeba będzie uciekać. Tylko gdzie? Dawaj mi tą listę! Jaką listę? Jak to jaką listę? Tych buntowników, tych zdrajców, toner, weter, wszystkich co się zapisali do tej kompanii raszkowskiej, co na ostrów poszli. Miałeś tą listę zrobić? No, ma się rozumieć, panie burmistrzu. Gdzie ja Kamoniu. Masz tą listę, czy... No, coś tam przygotowałem, panie burmistrzu, ale to trzeba czytać, to wszystko... Nie, zaraz wyjdziesz, nie trzeba czytać. Miałeś przygotować, czytaj tą listę. Więc tak, z samego Raszkowa to mamy Gruszczyńskiego Czesława, Resela Bolesława, Borsztynowiczów dwóch, Wiktora i Zbigniewa, a i jeszcze no Tulaków dwóch, Józefa i Jan. Tyle to ja sam wiem. A ten Jan Noculak to też z Raszkowa? Z Raszkowa. Czytaj dalej. Dalej to może burmistrza zainteresować. Mam jeszcze Iłowieckiego, Tadeusza. Iłowiecki? Proszę. Syn starego doktora. Nie pamięta stary, jak mi gwarancję podpisywał? Mnie się zdaje, panie burmistrzu, że jak przyjdzie co do czego, to stary Łowiecki się za burmistrzem stawi. Tak, tylko żeby mu młodzi w głowie nie poprzewracali. Dalej. A więc tak, mam jeszcze Stanisława Bielawnego, Antoniego Kazimierczaka, Kazimierza Bogackiego, Antoniego Kusego, Leona Prackiego, Jana Sośnickiego, Józefa Babińskiego, Jana Bergandy, Stanisława Hankiewicza, Antoniego Stróżyńskiego. Słyszałem! To wszystko już słyszałem. No, bo to burmistrz to wszystkich z Raszkowa zna na wylot. Ale mam też tych spoza miasta czytać? Czytać. To tak, to z Raszkówka to jest Michał Nowicki i dwóch braci Walczaków, Franciszek i Władysław. Od którego Walczaka? No od Wawrzyna. Głupiego ze mnie robisz? Toć Wawrzynów jest dwóch. Od tego, co z lewej, czy z prawej, od Kaźmierczaków mieszka. A to tego, to ja nie wiem. Ten, co mi to podeszło... To się dowiedz, Gamoniu jeden. Dalej, czytaj dalej. Od tego Kaźmierczaka, to pośrodku nikt mieszka, to jest syn Ignacy. Ignacy, pięknie. Jak tu przyjdzie coś do urzędu załatwić, to od razu na zbity pysko wyleje. Pozwolę sobie zauważyć, panie burmistrzu, że Raszkówek to jednak pod wójta podlega i burmistrz tam nie może. Będziesz mnie tu pouczał? Jeden. Czytaj dalej, czytaj. A to jeszcze z Pogrzybowa mam paru, ale tak. Tu mam świeżutką listę ze Skrzebowy. Czytać? Czytać. To tak, trochę tego jest, ale to tak. Mam Piotra Bieleckiego, Antoniego Frankę, Antoniego Iwanka, Stanisława Kielibę, Stanisława Kurasia, Jana i Michała, braci Maleszków od Sołtysa, Wawrzyna Niezbudkę, Michała Ograbka, Stanisława i Jana Stepańskiego, Jana Sójkę, Jana i Stanisława od Szostaków, Jana Tasarka,
No. Mam jeszcze Antoniego Cieślaka i Szymona Niezbudkę. To to młodym dopomagają. I jeszcze jest ten stary Jan Franka. O, to burmistrz do niego podobny. No, ten Jan Franka. Tak, to on wszystkich tych młodych do Rażwege podwozi. No, i to chyba byłoby ze Skrzebowy tyle. Tyle? Toż to więcej, prawie połowa tego, co z Raszkowa. Z tak małej wioski, taka ilość, ile tych gadów się zapisało do tej przeklętej kompanii raszkowskiej. Panie burmistrzu, teraz to jest ich ponoć 150 i... albo i nawet 170. Ilu? No, samego Raszkowa jest więcej niż ja tutaj panie burmistrzu mam, ale to do tego zliczyć się wszystkiego nie da. Tylu się ich teraz zapisuje. A te listę, co to ze Skrzebowy, to mi jeden kolonizator z Rażwege, co mnie specjalnie podesłał. Nie. Co się nie da? Sum Teufel, ofer była ostatnia. Ostrowa im się zachciało. Co? Widział pan burmistrz te ich sztandary? Z papieru? O, papieru, proszę. Taka to ich papierowa teraz władza. Porządnych nie zdążyli. Papierowa władza dzisiaj jest, jutro nie będzie. Ale to może pan burmistrz swoje środki użyje. To może sądem się postraszy, albo wsadzi do karceru. Dobrze gadasz. Nie wiem, czy burmistrzowi już mówiłem, ale widziałem się dzisiaj z tym ze Raszkowa. Z Szwartem. I ja mu prosto w twarz powiedziałem. Nie za szybko wywieszacie te wasze sztandary z tą chudą gęsią? Chuda gęś! Chudą gęsią! Tak nazwałem tego ich orła. Tak nazwał. Dobrze. Aż się cały zagotował. Cały Rażwege powtarzali moje słowa. Słyszy pan burmistrz? Moje słowa. Dobrze powiedziałeś. Przynieś jeszcze gorzałki, przynieś. Deutschland. Drodzy państwo, z przyjemnością przedstawię wszystkich aktorów. Aleksandra Dubiskiego zagrał Topierz Krakowski. Regina Orzegowska to Klaudia Maciak. Jej bratowa Kazimira Orzegowska to Agnieszka Gajewska. Pani Marianna Kaźmierczak to Arleta Maciak. Jej syn Ignacy Igor Banasiak. Wiecznie nam panujący pan burmistrz Wojtryś Roman Andrzej Jarmuszczak. A podobny jest do Franki, dlatego że ostatnio grał powstańca Antoniego Franka. No taki zdrajca, no. I jego usłużny sługa, skarbnik Oskar Sukale, czyli Mateusz Mielarz. A całą tą grupą aktorską kieruje pani nasza niezawodna Urszula Mróz. Tak, prosimy. Wielkie podziękowania, naprawdę
Państwo no, świetnie odtworzyliście te, te sceny, scenki i myślę, że zaciekawiliście nas, żeby do tej książki jak najszybciej zajrzeć. Prezentacji książki, powieści pani Anety Franz Wojna nie była kobietą. Zresztą sam ten tytuł mnie tak bardzo zaciekawił i powiem szczerze, że jest super, moim zdaniem, takim, nie wiem, może to subiektywne jest, bardzo trafny. Z podziwem patrzę, jak pani Aneta Franz podejmuje nowe wyzwania związane z przybliżaniem nam historii sprzed 100 lat miejscowości ludzi, w których oni żyli, w których uczyli się i pracowali, a także walczyli o polskość tych ziem, o ich przyłączenie do macierzy. Tym razem jest to przekaz poprzez powieść historyczną. To buduje, ponieważ współpraca nasza trwa z drobnym takim tąpnięciem od 2005 roku, czyli okresu powstania stowarzyszeń. Kim zatem, szanowni państwo, jest autorka książki Wojna nie była kobietą? No jest archiwistką i historyczką, absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest bardzo związana z regionem ostrowskim. Była w latach 2010-2014 radną powiatu ostrowskiego. Jest autorką bądź współautorką wielu książek popularno-naukowych o historii Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Między innymi Ostrów Wielkopolski, zarys dziejów samorządu miasta 2010 rok, Potęga obrazu, dzieje parafii Skrzebowskiej 2012, Apostoł Wielkiej Dobroci, Sługa Boży ksiądz Kazimierz Rolewski 2014, Skromni bohaterowie Wielkiej Sprawy 2017. Była kierownikiem wielu projektów Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Źródła do dziejów powstania wielkopolskiego na ziemi ostrowskiej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu 2008 rok. Druga wojna światowa w powiecie ostrowskim, unikatowe zbiory na DVD 2009, akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ostrowie 1808-1874, unikatowe zbiory na DVD 2010. W 2008 przewodniczyła komitetowi redakcyjnemu trzeciego tomu rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego poświęconego powstaniu wielkopolskiego. Od 2016 roku jest redaktorem rocznika OTG. Wojna nie była kobietą, to debiut powieściowy pani Anety Franz. Zapraszam zatem panią Anetę do zaprezentowania nam książki i zachętę do jej przeczytania. Bardzo proszę, oddaję głos. Przywitajmy zatem panią Anetę Franz. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za te miłe słowa na mój temat. Myślę, że sobie nie zasłużyłam aż na tyle dobrego, bo oprócz wielu zalet mam jeszcze więcej wad, ale o nich nie będę dzisiaj mówić. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście na dzisiejsze spotkanie. Jestem bardzo mile zaskoczona i wzruszona waszą obecnością. Myślę, że to też jest jakiś znak, że jednak czytanie książek wcale nie odeszło do lamusa, że są jeszcze ludzie, którzy książki czytają i to mnie bardzo, bardzo cieszy, że nie jestem sama w tej swojej pasji i że są osoby, które czytają moje książki. Chciałabym bardzo podziękować organizatorom dzisiejszego spotkania, Ostrowskiemu Towarzystwu Genealogicznego z panem prezesem Marianem Franciszkiem Nowakiem na czele i Ostrowskiemu Centrum Kultury. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć odnośnie publikacji OTG, że drodzy państwo, ta publikacja Miejsca Pamięci Powstania Wielkopolskiego to jest tak naprawdę preludium do wielkiego dzieła pana Mariana Franciszka Nowaka, które będzie prezentowane 1 lutego w synagodze, a będzie dotyczyło miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w całej Wielkopolsce. Proszę sobie wyobrazić, że pan Marian zjechał całą Wielkopolskę, przyjechał wszystkie miejsca pamięci, zrobił zdjęcia i opisy. No to jest po prostu dla mnie no, mistrzowska
praca wymagająca naprawdę dużego poświęcenia. Ja jestem, mogłabym powiedzieć, dość wnikliwym badaczem i cierpliwym, ale chyba na taką pracę to nie byłoby mnie stać, naprawdę. Wielkie, wielkie uznanie dla pana Mariana Franciszka Nowaka. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, i nie jestem w stanie tutaj podziękować z imienia i nazwiska, wszystkim, którzy wsparli moją publikację zarówno finansowo, jak i merytorycznie, jak i dobrym słowem, jak i tym, którzy już przeczytali moją książkę. I naprawdę, drodzy Państwo, tak tygodniowo dostaję parę telefonów, maili z refleksjami na temat książki. Nigdy się jeszcze z takim odbiorem nie spotkałam i jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe. Cieszę się, że się Państwu książka podoba. I myślę, że jeszcze nie jedna osoba ją przeczyta. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Chciałabym na dzisiejszym spotkaniu serdecznie powitać, bardzo serdecznie, oprócz wszystkich pozostałych zaproszonych gości, przede wszystkim rodziny bohaterów mojej książki. Nasza obecność to jest znak, że moi bohaterowie byli autentyczni. Nie wiem, czy wszystkich wymienię z Państwa, ale postaram się. Z rodziny Dubińskich widzę tutaj pana Wojciecha Kowalskiego. To jest wnuk, niech pan czy pokaże, tak? Wnuk Aleksandra i Reginy Dubińskich. Nie wiem, czy jest siostra pani Tarasewicz. Jest oczywiście tutaj obok, tak? Tak daleko państwo uciekliście. To są dwóch wnuków, którzy mieszkają w Ostrowie. Bo rodzina Dubińskich rozproszyła się po całym świecie. Od jednej córki jest rodzina w Warszawie, w Paryżu, później jeszcze od drugiej córki w Augsburgu. Od syna rodzina mieszka w Ameryce, głównie w Wenezueli. Więc chociażby bardzo chcieli, to trudno by było przybyć na tą dzisiejszą uroczystość. Jest rodzina Gruszczyńskich, pani Maria Tomaszewska, wnuczka Czesława Gruszczyńskiego. I również z rodziny Gruszczyńskich jest pani Danuta Niezgódka. To z tych Gruszczyńskich, którzy nie bali się tego, aby wynająć lokal na to, aby powstańcy mogli się tam zapisać w przyszłości do polskiej armii, a wcześniej do Raszkowskiej Kompanii oczywiście. I bardzo licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie, przybyła rodzina Kaźmierczaków. Nie wiem, czy wszystkich wymienię z imienia i nazwiska. Postaram się, może tutaj pan Robert Kaźmierczak mi pomoże. Pan Robert Kaźmierczak jest wnukiem Ignacego Kaźmierczaka, powstańca wielkopolskiego. Tutaj dzięki współpracy też z panem Robertem miałam tak dużo materiału do książki, o czym troszkę później powiem. Od Frani i Tomasza z Odolanowa jest pan Marek Patryjas z rodziną. Pan Marek Patryjas, drodzy Państwo, to jest syn tej Helci z książki, tak, która w mojej powieści uczyła się dopiero raczkować. A teraz już ma takie duże, duże dzieci i wnuki. Są też, jest synowa Juliana Kaźmierczaka, najmłodszego z braci Kaźmierczaków, pani Janina Kaźmierczak. Z córkami, z Małgorzatą i Wandą. Wiesławą, przepraszam bardzo, wiedziałam, że się pomylę w którymś momencie. Jest również wnuczka Juliana, pani Ewa Psztyr. Tak? Czy jeszcze o kimś zapomniałam? Jest jeszcze ktoś z rodziny? Dobrze, to chyba wszyscy. Jest tak, jest bardzo dużo Państwa i cieszę się, że jesteście dzisiaj obecni, a troszeczkę później zobaczycie Państwo swoich przodków, no tak jakby można powiedzieć, żywych osobach.
aktorów amatorskiego teatru gminy Raszków, ale to troszeczkę później. Pozwólcie Państwo, że usiądę sobie trochę. Chciałabym powiedzieć na początku troszkę o moim pisaniu książek. Pisać właściwie zaczęłam już na studiach, ale taka pierwsza publikacja, szczególnie znacząca, to był właśnie trzeci tom rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, gdzie napisałam dużo artykułów, którego redagowałam, a rocznik ten był poświęcony właśnie Powstaniu Wielkopolskiemu. I od tego tak naprawdę zaczęła się moja pasja tym tematem. Bardzo mi się ta historia podobała, wciągnęła mnie, ale jednocześnie też dałam sobie sprawę, że my tak naprawdę nie wiemy za bardzo o tym, co się działo w czasie Powstania Wielkopolskiego w naszym regionie, bo przecież nikt nas tego tak naprawdę w szkole nie uczy. Rzadko kiedy taki nauczyciel się zdarzy, który by taką wiedzę przekazał, no a osoby, nasi przodkowie, którzy walczyli w powstaniu, no to już wiadomo, dawno nie żyją. Do tego tematu Powstania Wielkopolskiego wróciłam po 10 prawie latach, wydając właśnie książkę Wojna nie była kobietą. Jak to się stało, że ja, historyk, archiwista, napisałam książkę, powieść, a nie pracę badawczą, tak jak to było wcześniej. No, wszystkiemu można powiedzieć, winna jest moja koleżanka ze studiów, z Poznania, z którą, gdy jestem w Poznaniu, często chodzę na kawę i sobie rozmawiamy. I ona do mnie mówi kiedyś tak, wiesz co? Został ogłoszony w Poznaniu konkurs na powieść o Powstaniu Wielkopolskim. Może byś napisała taką powieść? Ja wtedy do niej powiedziałam, Danka, daj spokój, nie mam czasu. Zresztą powieść to nie jest moja działka. Ja nigdy powieści nie pisałam, nie wiem, jak w ogóle bym poradziła sobie z tym tematem. Wycięłam szybko tą rozmowę, ale Danka była dosyć wytrwała i ona tak, coś tam już myślisz, coś napisała, że ty masz materiał, może byś jednak coś zrobiła. No i tak w końcu mnie zaraziła tym tematem i gdzieś tam ten temat za mną chodził. No i któregoś wieczoru napisałam 3 pierwsze rozdziały właśnie o rodzinie Kaźmierczaków. Dlaczego o tej rodzinie? No dlatego, że w tej rodzinie było 2 powstańców wielkopolskich. No ale gdybym nie miała materiałów na temat historii tej rodziny, to nie byłabym w stanie takiej historii wymyślić, jaka się rzeczywiście wydarzyła. No ale miałam tyle tych materiałów dzięki właśnie współpracy z panem Robertem Kaźmierczakiem, który parę lat wcześniej poprosił mnie o poszukaniem dokumentów na temat swojego najpierw dziadka Ignacego Kaźmierczaka, a później ta prośba przerodziła się w taką wieloletnią współpracę. Szukałam też innych bohaterów książki, ponieważ pomyślałam, że jeśli już będę pisała o Powstaniu Wielkopolskim w naszym regionie, to dobrze by było przedstawić całość działań na terenie całego powiatu ostrowskiego i dawnego dolanowskiego. Przede wszystkim zależało mi tutaj na Ostrowie, na tak zwanej Republice Ostrowskiej, żeby ten temat uwypuklić, żeby pokazać bitwę pod Granowcem i tego typu tutaj działania, jakie miały miejsce w Raszkowie. Dlatego też zaczęłam szukać innych bohaterów i co też ważne, pomyślałam, że skoro to jest powieść, to przydałby się jakiś wątek miłosny. No mi się bynajmniej dobrze coś takiego czyta, myślę, że czytelnikom również. Początkowo planowałam wymyślić fikcyjną narzeczoną dla doktora Tadeusza Jełowieckiego z Raszkowa. A ta narzeczona miałaby mieszkać w Ostrowie i dzięki temu byśmy się o tych ostrowskich wątkach troszkę dowiedzieli. No ale po pierwsze stwierdziłam po jakimś czasie, że skoro Iłowiecki, to musiałaby się ta historia skończyć tragicznie, ponieważ Iłowiecki zginął na początku wojny polsko-bolszewickiej jeszcze w 19 roku. A nie chciałam, żeby ta powieść w ten sposób się kończyła.
A po drugie, no, tak jak wiecie Państwo, ja jestem jednak historykiem, archiwistą, więc za bardzo mnie nie kręci takie wymyślanie. Więc mówię, muszę poszukać jakiejś autentycznej pary. No i zaczęłam studiować biogramy ważniejszych działaczy Powstania Wielkopolskiego w naszym regionie, no i właśnie natknęłam się na historię doktora Dubickiego, który przybył do Ostrowa w 2014 roku, objął lazaret wojskowy. No i nawiązał współpracę z Andrzejem Orzegowskim, ojcem Reginy, często w tym domu bywał. Para się pobrała w 19 roku, w kwietniu dokładnie 22, tak jak jest w powieści. Więc mówię, no to jest świetny po prostu wątek do tego, żeby powieści wykorzystać. Tak? Mało, że autentyczne, to jeszcze tutaj Dubicki rzeczywiście był taką ważną postacią w tej historii. No, jeśli chodzi o rodzinę, to tutaj rodzinę Gruszczyńskich znałam już bardzo dawno. I też miałam dużo materiałów. Aha, jeszcze wracając do rodziny Dubickich. Rodziny Dubickich długo nie znałam właśnie. To było tak ciekawe. Próbowałam się parę osób pytać, czy zna rodzinę. Niestety nikt mi tutaj nie pomógł. I dopiero gdy tak naprawdę wstawiłam na słynnego Facebooka informację o tym, że książka będzie wydana, to wtedy tą informację udostępnił pan Andrzej Leraczyk, mój znajomy, a z kolei jego znajomym okazał się wnuk Dubickich. To wcale nie z Ostrowa, tylko z Augsburga. No i tak właśnie się zaczęła też tam współpraca z rodziną i przysłali mi dużo zdjęć, materiałów i mogłam jeszcze tą powieść troszeczkę uzupełnić.